on ma swoje plany i wiesz, cokolwiek szachowo robił, nigdy nie byłem zapraszany nigdzie, a sam jak coś chce, to zawsze pisze. Takim jest typem człowieka, gdzie ja do niego wyciągałem rękę i w dużej mierze, no te początkowe szachy, dużo osób o nim usłyszało, kiedy wystąpił u mnie na streamie i pokazał się z ciepłej strony. I Olej jest życzliwy w internecie, tak pamiętam jak na żywo się napierdolił na Ampach rok temu. No i wyzywał mnie mocno, piliśmy wódę i powiedział mi kurwa, że on będzie wiecznie trwał, on ma arcymistrza i że on to wiesz, potraktował mnie źle, tak powiedział, że kurwa, ty to jesteś, ty to jest. I wiesz, wyszło z niego takie bardzo interesowne podejście, już nie chcę cytować, to było rok temu, ja tego wam nigdy nie mówiłem. Następnego dnia przyjechał specjalnie raz jeszcze do tych Katowic i mnie przepraszał, ja mówiłem, Zbychu, nie ma sprawy. Ale fakt faktem, no niesmak pozostał i od tego momentu nie było jakichś mocniejszych współprac.